Szanowny Przewodniczący, Szanowni Państwo, złom dobrym zwycięży. Te słowa z listu świętego Pawła do Rzymian były swoistym drogowskazem życia błogosławionego księdza Jerzego Kukuszki. Wierzę, że również i dla nas są tym drogowskazem. Szanowni Państwo, dr Marek Szymoniak, dyrektor Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, skierował do Państwa słowa, które pozwolę sobie odczytać. Szanowni Państwo, 40. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w porozumieniu z Zarządem Regionu SZZ Solidarność Gdańska organizuje przedsięwzięcia mające na celu godne upamiętnienie błogosławionego kapłana. Naszym projektom i zamierzeniom proponuje także ksiądz arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Woda, za co pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności. Jednym z istotnych elementów naszej aktywności jest prezentowanie wystawy Zło dobrym zwyciężaj, ksiądz Jerzy Popiełuszko na Wybrzeżu Gdańskim. Dzisiaj zostanie ona otwarta tutaj, w parafii świętego Franciszka z Asyżu. Dziękuję burmistrzowi, księdzu Kalnikowi, Jackowi, Taborowi za umożliwienie ekspozycji. Jestem przekonany, że jej treść zainteresuje zarówno mieszkańców Siedlec, jak i gości parafii.